Monika Suder, dzień dobry. Zapraszam Państwa do programu Świat widziany z Koszarowa. Ja ze mną w studio profesor Krzysztof Kociubiński z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Rektor, dzień dobry Państwu. Będzie trochę o historii, bo chcemy Państwu wytłumaczyć, skąd ten samorząd się wziął, jak to się dzieje, że teraz jesteśmy tuż przed wyborami samorządowymi i dlaczego akurat na tych samorządowców mamy głosować, jak to się stało. Pani redaktor, drodzy Państwo, tego samorządu rzeczywiście jest bardzo wiele na plakatach, na afiszach, na ulicy można zobaczyć, natomiast nie wszyscy wiedzą, że geneza współczesnego, nowoczesnego samorządu terytorialnego sięga czasów pruskich. Po przegranej wojnie przez Prusy, wojnie z Napoleonem, Prusy znalazły się w ogromnym kryzysie gospodarczym, politycznym i aby państwo usprawnić, aby państwo wzmocnić, podnieść z tego kryzysu, wymyślono samorząd. Niejaki baron von Stein był tym autorem pomysłu na to, by państwo działało lepiej. Należy przekazać pewien zakres kompetencji, samorządności gminom miejskim, tak by te gminy mogły samodzielnie decydować o własnych planach, o własnych działaniach. I to zaskoczyło. To sprawiło, że Prusy w ciągu dosłownie kilkudziesięciu lat stały się wiodącym mocarstwem, można powiedzieć, europejskim i ostatecznie miał tą siłę, by zjednoczyć Niemcy w 1871 roku. Także geneza samorządu nie do końca może nam się podobać, natomiast taka ona jest. Jeśli chodzi o polski samorząd, w okresie międzywojennym miał on tradycję, próbował się odrodzić, jednakże było to bardzo kłopotliwe ze względu na sytuację polityczną. W okresie PRL-u to, co wymyślono, nie miało prawa działać. To było absolutnie sprzeczne z duchem tego, co nazywamy w cudzysłowie polskością. Jednak pomysły się pojawiały. W latach 80. grupa naukowców, politologów, prawników, tu muszę wymienić trzy najważniejsze nazwiska, które można przypisać do tak zwanych ojców założycieli polskiego samorządu terytorialnego. Jest to profesor Regulski, profesor Kulesza, obydwaj panowie profesorowie już niestety nie żyją, a jeszcze w tej trójce był profesor Stępień, który później był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Panowie ci w latach 80. po stanie wojennym spotykali się, oczywiście było jeszcze mnóstwo innych naukowców i zastanawiali się, jak powinna wyglądać Polska po tym, jak PRL się zawali. Podkreślam, 81 rok po stanie wojennym. Oni sami nie wiedzieli, po co oni to robią. Tak zresztą przyznają w rozmowach, że tak naprawdę to nie wiedzieli, w jakim celu się spotykają, w jakim celu piszą te swoje postulaty, bo one nie miały szans na zrealizowanie się. Dopiero... Ale było po 81, wszyscy czekaliśmy na zmianę, tak wszyscy czekali na zmianę. Ale nikt nie wiedział, kiedy ona będzie. I w 1989, kiedy wiatr powiał od wschodu, okazało się, że panowie w zasadzie mieli gotowy pomysł na państwo polskie. I zresztą takie pomysły zaprezentowali, przedstawili premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu i 8 marca 1990 roku został reaktywowany, w ustawie o samorządzie terytorialnym został reaktywowany ten właśnie polski samorząd, który oddawał władzę w ręce społeczności lokalnych. Ja tylko dodam, że ten samorząd dzisiaj wszyscy traktujemy jako powietrze, tak jak oddycham, że jest to coś normalnego, że jest wójt, burmistrz, są marszałkowie. Proszę Państwa, w tamtym czasie to naprawdę, w 1990 roku, to była wielka reforma, która złamała monopol państwa na władzę publiczną. A dlaczego? Jaka to była różnica? Jak to wpłynęło na działanie samorządu? Panie rektor, to jest bardzo dobre pytanie. Reforma samorządowa, wprowadzenie w ogóle samorządu w 1990 roku sprawił, że w Polsce powstał w ogóle rynek nieruchomości. Tak, ja tutaj sobie zapisałem te najważniejsze punkty, które były niezwykle istotne. Samorządy uzyskały znaczną część majątku należącego do państwa, w tym grunty i budynki. To była ta wielka prywatyzacja. To była prywatyzacja, która odbyła się w zasadzie
z dnia na dzień. Upadły... Czyli z tego zarządzania z góry, czyli rządowego, przeszło na zarządzanie samorządy, czyli gminy, tak, miasta, tak, same mogły decydować, tak, o tym, na co wydają pieniądze, a nie było to decyzją z góry. I to gminy były już właścicielami ogromnej ilości nieruchomości, a nie państwo. Tak? To była prywatyzacja, której skala przeniosła się na wszystkie inne sfery. Wykształciły się finanse lokalnych rynków. Tak? Powstał rynek inwestycji komunalnych. Powstał i rozwijały się prywatne przedsiębiorstwa, które oferowały usługi publiczne, w tym finansowe, w tym projektowe dla samorządów terytorialnych. Powstały spółki komunalne, które wywoziły odpady, które prezentowały transport. Proszę Państwa, tutaj też należy podkreślić, dodać, że samorządy uzyskały prawo do prowadzenia, w cudzysłowie, własnej małej polityki zagranicznej poprzez możliwość współpracy z samorządami z krajów w zasadzie całego świata. Tak? Czyli stąd te miasta partnerskie, regiony partnerskie. Euroregiony, tak? Wszystko to się opierało już o gotowe konwencje, o gotowe ustawodawstwo, prawodawstwo, które już na Zachodzie w tamtym czasie istniało. Polska przystąpiła do Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. To były właśnie te kluczowe kamienie milowe. Dodam jeszcze, że wszyscy samorządowcy podkreślają, że ten rok 90-91 wyzwolił wśród działaczy samorządowych, jak i też społeczności lokalnych, ogromną ilość energii do działania, do zarządzania własnymi sprawami. I ja pamiętam to jako z perspektywy studenta, to był niezwykły czas. Ale też to pokazuje, jak ważne jest głosowanie w samorządzie, bo głosowanie na tych kandydatów, dlatego że oni są najbliżej nas, tak? Najbliższe ciało koszula. To nie jest tak jak w wyborach parlamentarnych, że my czasami nie kojarzymy w ogóle tych osób, tylko to są najczęściej osoby, które gdzieś działają w naszej lokalnej społeczności, czy w mieście, czy w gminie, czy potem w powiecie, czy w województwie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby głosować i jak w ogóle głosować, bo niektórzy nie do końca wiedzą, jedni dostają jakieś 4 karty, dlaczego, gdzie tu wójt, gdzie tu prezydent, gdzie jakiś starosta czy marszałek. Jest to problem, że jednak ta wiedza o samorządności w Polsce, w świadomości polskiego społeczeństwa nie do końca jest ugruntowana. Tak jak w przypadku wyborów ogólnopolskich, wiem, że jest prezydent, wybieramy parlament. Tutaj jest to znacznie bardziej złożone. I o ile w przypadku gminy, społeczności gminne wiedzą, że idą i głosują na osobę wójta, tak, który jest tym organem wykonawczym i głosują też na radę gminy, o tyle już nie głosują na organ wykonawczy na poziomie powiatu i na poziomie samorządowego województwa. Tam wybierają organy przedstawicielskie, które dopiero wyłonią organy wykonawcze. A tak ludzkim językiem? Czyli głosujemy na radnych, a nie na marszałków czy starostów? Głosujemy na radnych, jeśli chodzi o powiat i o województwo samorządowe. I to oni wybiorą marszałków, wybiorą starostów. W gminach wybieramy wójta i mamy na to bezpośredni wpływ, wybieramy też skład rady gminy. Aczkolwiek a w miastach prezydenta bądź burmistrza, w zależności od wielkości miasta. Jest to kluczowy wybór, tak. Bo te osoby będą bezpośrednio wpływać na nasze życie. Na przykład na drogi w naszym mieście, na szkoły, na szpitale. Na wysokość budżetów obywatelskich, które w ostatnich latach cieszą się bardzo dużym powodzeniem na przykład. Tak? Niezwykle ważny wybór, ja bym nawet powiedział, że ważniejszy niż ten wybór, który dokonujemy w skali wyborów, w skali kraju. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor, dzień dobry, dziękuję państwu. Profesor Krzysztof Kociubiński z Uniwersytetu Wrocławskiego był moim gościem, a ja żegnam się z państwem, do zobaczenia.